Cześć wszystkim, z tej strony Drake i witam w nowej serii u mnie na kanale. Kontynuujemy naszą przygodę i teoretycznie kończymy naszą przygodę z Devil May Cry HD Collection. Dokładnie tak mówi pani o seksownym głosie. Jednak, czas na Devil May Cry 3 Dante's Awakening Special Edition. Czemu to jest jedyna część Devil May Cry z podtytułem? To jest trochę dziwne. Czyli tak, jesteśmy już na kanale, mamy odświeżoną wersję Devil May Cry 1, 2 też. I teraz czas na trójkę, no bo tak działają cyferki, prawda? Poza faktem, że zaczęliśmy od czwórki, ale nieistotne. W każdym razie tak, Devil May Cry 3 Special Edition, Dante's Awakening, czy w jakimkolwiek tam kolejności trzeba czytać ten tytuł. I teraz wiem, że będzie intro. I teraz pytanie, czy ja mam to intro zostawić? To jest pytanie za 100 punktów. Reklamka w komuniku. A, okej, intro nie ma. Dobra, tak, jesteśmy w opcjach. To jest moje drugie podejście do tej serii, ponieważ całą oryginalną trylogię Devil May Cry już nagrałem. No i teraz, no cóż, mamy tutaj PlayStation 4, wersję PlayStation 4, więc czemu by nie grać jej, prawda? Subtitles są. Czego ja w ogóle szukam? A, chyba braku. Nie, szukam oczywiście angielskich. Był z tego początku nieistotne. Tak, i teraz nim ruszymy z tą przygodą, pytanie do was za 100 punktów. By the way, to menu jest gówniane. Tak tylko wspomnę. Nigdy nie przyjrzałem się, jak szpetno jest to menu. W każdym razie tak, jak tutaj widzimy, poza Dante, głównym bohaterem serii, mamy również postać Virgila, który jest jakby bratem głównego bohatera. I po tym, jak skończymy grę jako Dante, można przejść całutką grę od nowa jako Virgil, przy czym Virgil ma tylko i wyłącznie dwie cutscenki fabularne na samym początku gry i bodajże na samym końcu, chociaż co do tej drugiej nie jestem pewien, a poza tym misje, bossowie, przeciwnicy nie różnią się ani troszkę od gry jako Dante. To jest tylko, no, bonus dosłownie. Virgil walczy zupełnie inaczej od Dantego, aczkolwiek właśnie walczy z tymi samymi przeciwnikami i nie ma żadnej fabuły zbudowanej wokół tych misji. Teraz moje pytanie do was, czy chcecie po tym, jak zakończymy grę jako Dante, zobaczyć grę jako Virgil? Jeśli chcecie, to czy chcecie zobaczyć jakoś, nie wiem, parę pierwszych misji, czy może chcecie, byśmy przeszli wspólnie całą grę? Bo jeśli chcecie, byśmy przeszli całą grę jako Virgil, nie chcę, okej. To proszę bardzo, jest taka możliwość, nie mam z tym problemu, mogę grać jako Virgil. Spędzam wystarczająco dużo czasu w serii Devil May Cry, żeby spędzić w niej jeszcze troszkę więcej czasu, tak więc... tak, okej. Okay. Rozpoczynajmy tutorial. Nie potrzebuję tutoriala. Gold i Yellow. Nigdy nie pamiętam, na czym polega różnica między tymi trybami. Kuźwa, zdanie wyjaśnienia naprawdę byłoby super. Wiem, że jedno pozwala wam kontynuować od checkpointu po porażce, a drugie resetuje całą misję. Nie mam pojęcia, które jest które. Ten, zrobimy starą, dobrą taktykę na... Okej, gram na Yellow, więc... Jasne. Dobra. I teraz będziemy mieli intro, które jest zajebiste. Aczkolwiek zestarzało się bardzo. You've heard of it, haven't you? The legend of Sparta? When I was young, my father would tell me stories about it. Long ago, in ancient times, a demon rebelled against his own kind for the sake of the human race. With his sword, to jest dokładnie ta sama legenda, którą słyszymy na początku każdego Devil May Cry, prawda? W tej czy innej formie. But since he was a demon himself, his power was also trapped on the other side. I never believed it. I thought it was just a child's fairy tale. To jest zajebista opowiastka dla dzieci o armiach demonów i w ogóle, nie? Sparta existed. How do I know? Well, I met the sons of Sparta. Both of them. Though the same blood of their father flowed through their veins, the two battled each other fiercely like archenemies. It seemed as if they derived some sort of twisted pleasure from this brotherly fighting. Ja wiem, że taka scenka zestarzała się technicznie, ale technologicznie, ale sam klimat, rzuty kamery, mój Boże, są takie dobre. But in the end... Only one
was left standing. Sorry, not open for business yet. I haven't even picked a name for this joint, and I'm already getting calls. You a customer too? Well, if you want to use the bathroom, help yourself. The toilet's in the back. Is your name Dante, son of Sparta? Where did you hear that? From your brother. He sent this invitation for you. Please, accept it. Invitation, huh? Poważnie, poważnie, come on! Człowiek nie może się cieszyć pizzą, co? Biedny demon. Party's getting crazy. Let's rock. Yeah. Zaczynamy imprezę. Ta gra potrzebuje pełnobudżetowego remake'u. Tak bardzo. I nie, nie na telefon. Jap, i mamy właśnie naszą pierwszą misję. I tak, tutaj dla tych, którzy jakimś cudem nie znają serii Devil May Cry, to tak, Devil May Cry 3 jest prequelem do calutkiej serii. Dzieje się przed Devil May Cry 1, 2, 4 i 5 oczywiście. I teraz tak, rzeczy, nowe rzeczy, w sensie nie nowe, jeśli jesteście fanami Devil May Cry, ale oczywiście tak, Dante ma swoje style. Jest to nowość, ma 4 style walki, jest to Trickster, Swordmaster, Gunslinger i Royal Guard. Trickster dodaje moce związane z unikami, Swordmaster rozszerza kombosy, Gunslinger pozwala na lepsze władanie bronią palną i Royal Guard na blokowanie oraz kontrowanie. Te style levelują wraz z postępami w grze, jeśli ich używacie akurat, więc no cóż. Mamy itemy, oczywiście kupujemy orby, które powiększają nam to i owo, niebieskie powiększają najbardziej oczywiście, klasycznie. Z broniami zaczynamy podstawowymi. A
A tak, teraz gra będzie bardzo upierdliwa, jeśli chodzi o... Ops. Jupikajaj. Holy shit, generalnie taka malutka sprawa. Ja w Devil May Cry 3 głównie grałem na... Holy shit, nie się skupię. Na PS3. I input lag w wersji na PS3 był niesamowity. To jest kuźwa zupełnie inny typ gry. I ogólnie tak też mówię, że jakby... od razu zaznaczam, że Devil May Cry sporo zmienia się na przestrzeni lat. Ja głównie przywykłem do grania w... czwórkę i piątkę, tak więc jeśli od czasu do czasu coś, nie wiem, odrąbię dziwnego, nie do końca fajnego do oglądania, to sorki, wybaczcie, jakby nie jestem aż tak przyzwyczajony do tej części, jasne? Holy shit, chodź tu, 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 tu. Ops, ops. Czy mam w ogóle enemy step? To będę się sprawdzić listę ruchów. Chodź. I jedziemy. Oczywiście tak, początkowo ruchy Dantego są niesamowicie ograniczone, jasne. W końcu dopiero co zaczęliśmy grę, prawda? Och, szlak być. O, to nie ma opcji, kolego. A, brakuje mi Stingera już na początek. Jakoś tak te kombosy się nie lepią bez niego. Ops, ops. Ogólnie szlak damage, nieładnie. Ogólnie tak, raczej nie będę robił żadnego konkretnego podziału na zasadzie okej, jeden odcinek to jedna misja, na przykład pierwsza misja kończy się dosłownie zaraz. Tak więc nie ma co się ograniczać, prawda? Okej, i to koniec pierwszej misji dosłownie, tak więc no. Pierwszy odcinek trwałby 12 minut, a tego nie chcemy. Chcemy dłuższych odcinków, prawda? Będę musiał zobaczyć między misjami, czy mam enemy step, bo nie byłem w stanie stwierdzić, czy jest on odblokowany, czy nie. I can already tell. Looks like this is gonna be one hell of a party! Dostałem damage, więc będzie tak średnio. Ach, no i tak, niestety. Pierwsze części Devil May Cry są ekstremalnie wymagające, jeśli chodzi o czas przechodzenia misji, tak więc za każdą misję tutaj zakładkę czas będziemy dostawać D albo C, ponieważ hej, chcę pogadać, chcę coś powiedzieć, chcę coś wyjaśnić, więc w tym momencie, no, nie będę skupiał się na szybkim przechodzeniu, a definitywnie dopiero od czwórki jakby gra daje w miarę normalny tutaj wymaganie co do czasu, gdzie można jeszcze troszkę pozwiedzać, pozbierać i tak dalej. Czy chcę zapisywać? Dobra, zapiszmy, why the fuck not? Gra ma 20 misji, jakby ktoś pytał. Dobra, teraz muszę tak. Przede wszystkim dostaliśmy troszeczkę punktów do wydania. R-Hike to podwójny skok. Stinger, definitywnie Stingera potrzebuje bez dwóch zdań. Ulepszony Stinger to już kwestia czasu. R-Hike jest przydatny, ale... Holy shit, gdzie... O mój Boże. Gdzie jest rozpiska umiejętności w... W Devil May Cry 3? Ogólnie tak, twierdzę, że dopiero Devil May Cry 5 ma czytelne menusy. Nie dowiem się najwidoczniej. Nie dowiem się, jakie mam zdolności odblokowane. Well shit.
Jakim cudem tego nie usłyszeliśmy? W sensie, to miasto jest, wygląda jak postapokalipsa. Come on. Ewentualnie Dante usłyszał to, a miał to w dupie po prostu. A oczywiście w ogóle założenie jest takie, że Dante jeszcze nawet nie ma nazwanego swojego lokalu. Jego miejscówka nie nazywa się jeszcze Devil May Cry. Jednak jego pierwszym klientem był tajemniczy łysy gościu, który powiedział, że jego brat przesyła mu zaproszenie. A hej, może pamiętacie jego brata z Devil May Cry 1, przy czym pamiętajcie, że jedynka dzieje się po trójce, tak więc hej. Warto mieć to na uwadze. Mam wrażenie, że mogą nie mieć przy sobie gotówki. A ty nie wyglądasz na gościa, który miałby terminal do karty. Dobra, czekajcie. O, status tego potrzebuję. File. O mój Boże. Library, I guess? Actions? Nie. What the fuck? Czekajcie. Nie. Style. O, jesteśmy... Nie, to nie to. Holy shit. Actions. A, to już, tak? Mam tylko taunt. Najwidoczniej nie mam enemy stepu. O. Nie, to też nie tutaj. Nigdy się, kurwa, nie dowiem, jakie mam kombosy. No cóż. Dobra, okej, mam enemy step. Potwierdzam enemy step. Dobra, okej. Na to, o to mi tu pochodziło. O mój Boże, generalnie... Tak, to jest właśnie to, przez co prawdopodobnie będę troszeczkę posysać w tej grze, ponieważ... coś, o czym mówiłem wielokrotnie u mnie na kanale, ale powiem to też w tej serii, bo czemu by nie? Mianowicie, Devil May Cry od 1 do 4 słynęło z czegoś, co ja osobiście nazywam fizyką kłody. I twierdzę, że dopiero Devil May Cry 5 ogarnia swoją fizykę postaci dobrze i postacie mają wagę, postacie mają momentum, wiecie, takie podstawowe rzeczy fizyczne z każdej gry ever, no nie? No cóż, Devil May Cry od 1 do 4 tego nie mają, przez co postacie skaczą na moje bardzo dziwnie i są pozbawione wagi i nie wiem... I nie skacze się nimi dobrze, o, do tego to sprowadźmy po prostu, do tego to sprowadźmy. I ja jestem przyzwyczajony do fizyki z Devil May Cry 5, przez co moje enemy stepy nie będą najlepsze na świecie. Ale będę się starał, żeby były, okej? Okay? Pa, 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 pa. Stylish, bitch. I czas na bossa. Tak, pierwsze misje są ekstremalnie krótkie, dlatego będziemy lecieć raczej czasem odcinka, nie czasem trwania misji. I oto Irak. Nienawidzę tego wroga. Ogólnie jakby Devil May Cry... O, szlak, bycie. Devil May Cry 3 ma tą taką, nie wiem, opinię najlepszej w serii. Ja tak nie uważam, bo twierdzę, że ta gra popełnia wiele błędów. I to nie są błędy na zasadzie, o, bo to stara gra czy coś takiego. To są błędy na zasadzie, to idiotyczna decyzja i była idiotyczna, kiedy ta gra wyszła. A także jest idiotyczna teraz i tutaj się nic nie zmienia. I twierdzę, że Devil May Cry 3 ma najgorszych wrogów w całej kurwa serii. I to nie na zasadzie, o, bo wróg jest trudny czy coś takiego. Nie, że nic z tego. Ma złych wrogów, bo chujowo się z nimi walczy po prostu. I Vanguard, bo tak się nazywa ten teleportujący się kosiarz, jest kurwa gówniany. Nienawidzę go. O.
O, dwa ciosy tym razem, co? I tak, dobra, powiedziałem najgorszych w całej serii. No tak, istnieje Devil May Cry 2, prawda? Więc dobra. Najgorszych w całej serii poza Devil May Cry 2. O. Życie dla przeciętnego człowieka w świecie Devil May Cry musi być chujowe. Nagle z twojego domu wyrasta wielka wieża, wszędzie łażą demony i tylko jeden gościu z mieczem staje między tobą a śmiercią. A niestety ten gościu z mieczem aktualnie przychodzi okres dojrzewania, przez co ma na ciebie bardzo wyjebane. It's been nearly a year since we last met. To nawiązanie do mangi, która dzieje się przed Devil May Cry 3 i jest kanoniczna. Nie jest istotna. Po prostu Virgil i Dante spotykają się tam. Virgil to oczywiście brat. To jest właśnie Virgil, brat Dantego. Do tej pory Dante myślał, że Virgil nie żyje. Bardzo nie lubię fryzury Dantego w tej części. Taka straszna micha. No doubt, you've got some fun planned for me, right, Virgil? Ależ twój głos się niesie. O, patrzcie, ma wieloryba. Trzy minuty i D. Trzy minuty i kurwa D. Ja to uwielbiam. Jakby holy shit, Devil May Cry 3, no nie pierdolisz się ze swoimi wynikami definitywnie. Nigdy nie rozumiałem, jak działa przelicznik otrzymywania damage'a w Devil May Cry. Ogólnie w całej serii, w sensie, co to jest 2450? Co to jest? Co to za liczba? Co ona znaczy? To jeden cios, dwa ciosy, trzy ciosy? Powiedz mi, gro, nie jesteś RPG-iem, nie wyświetlasz cyferek podczas ataków czy coś takiego, nie? Tak więc nie ma tutaj statystyk ani rozdawania punktów umiejętności, więc co znaczy ta cyferka? I come well. Doesn't it excite you? The Temenegru has revived. The Great One, who once ruled this earth as the medium between the human world. And the demon world. Isn't it a magnificent view? The greatest minds of their time, those who revered evil, constructed this glorious edifice. Now, after two millenniums of confinement, it can at last fulfill the purpose for which it was intended. That's none of my concern. Did he have it? Of course. He's taking good care of it. After all, it is the only memento left from the mother you both lost. But he has no idea of its true power. Uwielbiam tą scenę, nie przez tekst Arkama czy Virgila, nie, ponieważ bardzo fajnie bawi się oczekiwaniami, w sensie myślicie, że to Virgil zarządza demonami w tej części, ale nie, dla niego te demony są wrogami w równym stopniu co dla Dantego. Demony są efektem ubocznym pojawiania się tej gigawieży po środku miasta. Potrzebujesz lornetki, żeby zauważyć tą wieżę, tak? Obawiam się, że masz problemy ze wzrokiem. Panienko. Yep,
Okej, okay, czyli wieża nazywa się Temenigru. Prawdopodobnie źle to wymówiłem, ale wiecie co mam na myśli. Najwidoczniej jest swego rodzaju pomostem między światem demonów a światem ludzi. Zostało zapieczętowane 2 milenia temu, czyli 2000 lat przed wydarzeniami z tej gry. No i teraz Virgil i jego przydupas Arkham, lub kimkolwiek Arkham jest. No cóż, odkopali to, no i zamierzają zrobić z tym coś złego, prawda? A my jeszcze nie wiemy co. Dobra, Amy. Czy czegoś więcej potrzebuje? Na. Dobra, i teraz tak, warto wrócić do poprzedniej lokacji i tutaj mam przede wszystkim walkę, a walki są fajne, prawda? Ogólnie jest dosyć interesująca rzecz z poziomem trudności Devil May Cry 3. To jest wśród fanów jest to ogólnie znany fakt, ale nie wiem, wspomnę o tym dla całej reszty. Mianowicie Devil May Cry 3 ma swoje poziomy trudności, jednak do ich jakby nie wiem, wizualnego rozpoznania powiedzmy dostajemy dostęp dopiero po zakończeniu gry. Dopiero wtedy dowiadujemy się, na jakim poziomie trudności graliśmy i tak dalej. I co jest dosyć zabawne, to to, że oryginalne wydanie... O nie, szlak, tutaj powinien być przedmiot, ale przepadł, bo przyszedł za późno. Fuck, no nic, nieistotne. W sensie powinien ten przedmiot podnieść w poprzedniej misji. Tak, początkowy poziom trudności, normalny, w wersji europejskiej oraz w wersji ze Stanów Zjednoczonych jest od razu ustawiony na hard. W sensie tam, gdzie Japończycy grali na normalu, cała reszta świata gra na hardzie. Bardzo bym chciał, żeby Dante namierzył tą jebaną beczkę, no cóż. I tak, rozpoczynamy wyliczankę idiotycznych przeciwników Devil May Cry 3 i uwierzcie mi, ta wyliczanka będzie przetrwała. I tak jak mówię, nie chodzi mi de facto o trudnych wrogów, ponieważ to tutaj też jest sporo trudnych wrogów i tutaj nie będę tego ukrywał czy coś takiego, ale są idiotyczni wrogowie. Pierwszy idiotyczny wróg, Vanguard, chujowo się z nim walczy, teleportujący się kościotrup z poprzedniej misji. Idiotyczny przeciwnik numer 2. Każda wersja tych jebanych, kurwa, energetycznych łuczników. Holy shit, jak ten przeciwnik nie ma żadnego sensu w tej grze. Żadnego. Nie walczy się z nim fajnie, umie wyłamać się z każdego kombosu po pierwszym ciosie i będzie to robił, uwierzcie, będzie to robił. Uwielbiają to, kurwa, robić. Będzie nawalał do was z dystansu tymi, nie wiem, tymi strzałami. Prawdopodobnie z ekranu. Będzie to robić z ekranu. Uwielbiają robić to z ekranu. Jest, kurwa, urocze. Mam jeden typ ataku dosłownie, w sensie strzelanie i nie są interesujący. A więc co? Wow, super. Uwielbiam te niekontrolowane przejście między lokacjami. Dobra. Zaczynamy od tego frajera. Nienawidzę ich. A, no tak. Wada Devil May Cry 3, kamera. I tutaj uwaga, mówię to kładąc cały mój brak reputacji na szali. Devil May Cry 3 ma najgorszą kamerę w całej serii. Najgorszą. To tak jakby ktoś stwierdził, że Devil May Cry potrzebuje kamery z pierwszego Resident Evil. Tak to wygląda w tej grze. Czy możesz umrzeć? Dziękuję. No i teraz... O, super. A, super. Ach, no tak, i ta gra też ma bardzo brzydki zwyczaj spełnienia absurdalnej ilości wrogów. Tak, w sensie... Patrzcie, jak ta walka trwa długo. Okej, okay, dobra, i dopiero się skończyła. I to jest troszeczkę dziwne i kiedy gra się na wyższych poziomach trudności w tej grze, to zaczyna was to bardzo, bardzo, bardzo uderzać. Mianowicie... mianowicie...
wiele walk w tej grze opłaca się po prostu zignorować. Na przykład tą tutaj. Po prostu przebiec do drzwi i wiecie, nagle wysoki poziom trudności w DMC nie polega na wymiataniu w walce jak najlepiej, tylko polega na tym, że musicie wymijać ciosy wrogów i iść do najbliższego przejścia do kolejnej lokacji. I ja wiem, że tak, oczywiście, ja rozumiem, że gdyby nie Devil May Cry 3, to Devil May Cry 4 nie byłoby takie, jakie jest, Devil May Cry 5 nie byłoby takie, jakie jest, DMC Devil May Cry nie byłoby takie, jakie jest. Ja to wszystko rozumiem i oczywiście za to DMC 3 ma mój absolutny szacunek na 1000000%, ale jeśli mówimy o samym, wiecie, byciu grą, jako rozgrywce i pomysłów, które się tutaj wydarzyły, o, to shotgun, najbardziej nijaka broń w całej serii Devil May Cry. Jakże się cieszę, nigdy go nie użyję. To, no, jakby, no, no nie jest aż tak dobrze, jak wszyscy tą grę wychwalają. Fabularnie jest super, nie wiem, ta gra definitywnie stawia klimat całej serii, ale holy shit, jakby rozgrywka to nie to samo. No, super. Malutki taunt, żeby podbić sobie ocenkę, ponieważ trzeba troszeczkę powkurwiać wroga, kiedy sam jestem wkurwiony, prawda? I jedziemy! Ogólnie tak, ta jazda na obalonym wrogu, ona ma, to ma sporo klatek nieśmiertelności, więc warto tego troszeczkę nadużywać, jak mamy okazję. O, fajnie, zaatakowaliśmy przez ścianę. Patrz, ja też tak kurwie umiem. A, no i przyszedł. What the fuck, bro? Okej, okay, super. A, by the way, jest też, są też takie randomowe rzeczy jak to na przykład. Co przydaje się tak do kupy 3 razy w grze. W sensie, no może nie przydaje, to jest bardzo mocne słowo. Co możemy wykonać tak 2-3 razy w grze i no... Okej, okay, i jesteśmy już pod koniec misji i przed nami boss. Jest to jeden, kuźwa, chyba z bardziej znielubionych przeze mnie bossów w całej serii Devil May Cry. I nie zdziwię się, jak umrę w walce z nim, tak by the way, od razu to zaznaczę. Nie zdziwię się, bo to jest na moje chaos, chujowa kamera, nieczytelność i ogólnie miarnie zaprojektowana walka. Boss sam w sobie jest charakterystyczny, wiadomo, ale jakby jeśli chodzi o sam poziom walki, mech. O wow, nagle gra daje mi bardzo ekstremalnie dużo tych wszystkich orbów. Lubię też to, że jakby gra nie ma totalnie żadnych oznaczeń, co możemy rozwalić, a czego nie możemy rozwalić. To jest kamień do wytrzepywania czerwonych orbów, jakby co. Bez odpowiedniej broni nie możemy tego dobrze zrobić. Tutaj mamy niebieskiego orba, ile się nie mylę. Tak, z tym posągiem chodzi o to, że jakby one trzymają, te posągi mają różne kolory. Czerwony oznacza atak mieczem, podstawowym rebelionem. I w zależności od tego, ile płomieni trzyma dany posąg, taką rangę musimy nabić. Jeden płomień to C, 2 płomienie to B, 3 płomienie to A i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to jest wyzwanie, co jest bardzo dziwne i bardzo kłóci się na moje z ideą pewnego systemu w tej grze, ponieważ widzicie, w tej części Devil May Cry możemy nosić tylko 2 bronie naraz przy sobie, w sensie dwie części ekwipunku do walki z warciu
i dwie części jako punkt do broń, jako broń palną. Więc to dziwne, że nie możemy nosić wszystkich broni przy sobie, ale w dowolnym momencie można zaskoczyć posąg. Nazwać, o hej, to jest specjalny posąg do walki tą jedną bronią. Nie masz jej przy sobie, chuj z tobą powtarzać całą misję. Nie lubię tego typu zagrywek. To nie są fajne zagrywki. Stinger poziomu drugiego może... A nie, wolę więcej zdrowia, bo to ta gra ma głupich przeciwników, którzy zadają... Kurwa, kupiłem Holy Water. No nic, Holy Water też jest bardzo przydatnym przedmiotem i na 200% użyję tego do końca gry. Jak nic, fuck my life. No dobra, no jest nasz pierwszy boss. Dobra, czas uprowadzić pieska na spacer. Jas, ta walka, nienawidzę jej. Jest głupia. Cerber jest ustawiony w jednym miejscu przez cały czas. Co jest niefajne. Ma chujowy lodowy pancerz, który sprawia, że nie możemy zadać mu obrażeń przez bardzo długi czas. Musimy go najpierw strącić. Ogólnie celujemy w głowy. Możemy też celować w łapy. Jest szansa, że jak celujemy w łapy, to Cerber obali się. Ogólnie jego animacje są ekstremalnie chaotyczne i po prostu kurwa mierne, bym powiedział. Nie bójmy się tego słowa. No, on odradza swój pancerz, przez co musimy zestrzelić go ponownie. I teoretycznie wiem, że de facto ta gra nie zmusza do użycia żadnego ekwipunku w tym momencie czy coś takiego, ale polecam to robić bronią palną, ponieważ... Powody? Nie wiem, bo możemy to zrobić z dystansu w tym momencie. I spokojnie, jeśli nie widzicie animacji Cerbera, nie widzicie kiedy następują ataki, ja też tego nie widzę i nie jest to istotne. O, okej. Postanowię podskoczyć, wyjechać z bańki w powietrze, tuż przed sobą, jasne, Cerberku. Uwielbiam to, że te łańcuchy są ewidentnie zerwane, ale w dalszym ciągu ściągają do tyłu. Nie. Czasami jak nakłada swój pancerz, eksploduje. Ogólnie, a jakby co to tak, każda z jego głów ma inne ataki. Jeden zje lodem zamrażając Dantego, inny strzela kawałkami lodu, inna powoduje, że sople spadają z nieba. Wiecie, nie mamy żadnej broni póki co, żeby poskładać jakieś fajne combo czy coś takiego, nie mamy zbytnio opcji, mamy pierwszy poziom stylu, przez co mamy tak do kupy dwa... Wow, dostałem tym atakiem, interesujące. Niech będzie. W sensie, wiecie, to jest teraz zabawne, bo o, hej, gram na normalu i w ogóle, ale kiedy przechodzicie tą grę, kurwa, na Dante Must Die, to, że dostajecie atakiem, który ewidentnie was nie trafił, ewentualnie atak pokrywa niesprecyzowaniem plac na arenie, well, to jest wkurwiające. I niestety powiedzenie git good w tym momencie nic nie da, bo to nie wiem. O, odcięłem głowę, no cóż, zdarza się. Nie przejął się tym zbytnio. Okej, dobra, to dostałem, ten atak widziałem. O, to, z drogi. No,
wybuchniesz? Nie wybuchniesz? Tak jak mówię, mogę zginąć w tej walce i jakby co to akceptuję swoją porażkę. Okej, okay, jestem okej, okay, nie. Nie, nie, nie będę robił salty komentarzy. Będzie jeszcze na to pora w tej grze. Who knows? I'm not even sure myself. Regardless, you have proved your strength. I acknowledge your ability. Take my soul and go forth. You have my blessing. Jej, dostałem jego błogosławieństwo. A z błogosławieństwem nadchodzą bronie. Tak jest, Dante w tej części wreszcie zaczął zdobywać bronie, pokonując bossów. To potrójne nunchako, które pewnie ma jakąś swoją własną nazwę, ale ja nazywam to potrójne nunchako. Rozumiecie potrójne, bo Cerber ma trzy głowy. Jap, no i mamy Cerberusa. Boom. No i teraz okej, okay, superancko. O mój Boże, ale ten jest kurwa wolny. Dobra, jak to działało? Jest tak, mogę machać. Jeśli zrobię... Okej, jeśli zrobię przerwę, mam wiatrak. A mogę atakować te... No dobra, okej, okay, nie ma tego dużo. Myślałem, że... O Jezu Chryste. Okej, okay, dobra, kończmy tą misję. Nie mogłaś tutaj przyjechać minutę wcześniej. Hej. Are you going to the party? What's the hurry? Didn't you get an invitation? Tak, Dante widział Matrixa. Czemu pytacie? A, ma takie same oczy jak ja. Ogólnie... Czemu Dante w tej części kuźwa wygląda jak każdy bohater hentaja? Z tą grzywką o wiele za długą, opadającą na oczy. I wiecie, jakby, okej, okay, jasne, włosy z grzywką, chill, sam takie noszę, nie? Ale jakby jego dwa te gesy z grzywki ewidentnie wchodzą mu prosto w oczy, tak? Just saying. To było bardzo irytujące. Dobra, okej. Okay. No i tak, myślę, że tu w końcu dobiliśmy do momentu, gdzie możemy zakończyć pierwszy odcinek. To jest, mam nadzieję, że cieszycie się na powrót tej serii, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Dzięki za uwagę, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Devil May Cry 3 u mnie na kanale. Strzałeczka.